Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na film, w którym pokażę pierwszy mecz Snaksa w ekipie Mousesports. Wiadomo, że troszeczkę te negocjacje, ten czas, w którym w ogóle wystąpił ten transfer, no to troszeczkę zajął, tak? I ekipa Mousesports nie miała zbyt dużo czasu do trenowania. Podobno było to 8 godzin tylko jednego dnia, więc nie jest to zbyt dużo, jednak postaram się jakoś przedstawić rolę, jaką Snaks pełni w zespole. Przynajmniej w tym pierwszym turnieju, jaki zagrają w tym składzie. Więc zapraszam do obejrzenia materiału. W rundzie pistoletowej Snax ma za zadanie podsadzić jednego z zawodników, jest to Oskar na Gali. Następnie udaje się na samochód, jest to dosyć mądre rozwiązanie, nie zdąży dobiec on na narożnik Longa. A tutaj za samochodem jest dosyć OP angle w tym momencie dla CT-ków. Zaobserwuję jednego właśnie teraz zawodnika Tero, dostaje flesza, chowa się za samochodem, tutaj zdradzona trochę pozycja, wychyla się po fleszu tak naprawdę od Chris J'a. No i tutaj tak naprawdę fraguje, fajnie, że się cofa, czeka na swoich zawodników, swoich kolegów z site'a, którzy mu pomagają, następnie pushuje, akurat ma 5 HP, nie wiem, czy to jest akurat takie, poczuł się może powiedzmy. Wydaje mi się, że nie musiał tego robić, ale tutaj jak widać zawodnicy z Sajta, czy tam właśnie wybiegający już z CT pomagali mu, więc fajnie się chronił za samochodem, wyczekiwał zawodników Tero, którzy puszowali i łapał ich w tym momencie, kiedy tak naprawdę zostali zdekoncentrowani przez innych zawodników na Sajcie. Kolejna runda, jak widać Snax z MP7, wcześniej wspomnianą w filmie, że został zredukowany koszt zakupu 1500 dolków. Pierwszym zachowaniem Snaxa jest na długiej po prostu zmołtowanie tego wejścia House Longa, a następnie zasmokowanie go. No i tutaj właściwie w momencie, kiedy jest call rush short, on znajduje się od razu przebiega już na Longa i wcelowuje się w shorta. I tutaj widać flash fajnie blandujący zawodników z shorta wbiegających, jednak tutaj Nate nie trafiony, a fajnie by wylądował akurat w zawodników terrorystów, którzy wbiegali na bombsite, więc szkoda, że on nie wpadł, jak widać defuje pakę, nic to w sumie nie wpływa za bardzo na to, na całą rundę, bo nic w niej tak naprawdę nie zrobił, ale widać jaka będzie tutaj według mnie Snaxa rola w początkowych etapach rundy po stronie CT na daście dwójce, tak jak zaobserwujemy to zaraz w następnej rundzie. W momencie, kiedy się udaje na Longa, od razu pali, tak samo jak było to w poprzedniej rundzie, od razu pali Longa, House Longa i w tej rundzie udaje się na Galę. I to jest właśnie w sumie dosyć kluczowe. Odpuszczony Long kompletnie, mamy dwójkę zawodników, gdzie tutaj już Chris J powędrował sobie do Andera i mamy Sanego pikującego od razu shorta. Snax odpuszczając Longa, ma właściwie cały Long jest odpuszczony. Tutaj nikogo nie ma, akurat zawodnicy terrorystów również nie zaatakowali. Snax tak naprawdę jest tutaj z Sanem w tym obszarze i tak naprawdę za bardzo nie orientuje się, co się dzieje z tym Longiem i za bardzo go to nie interesuje. W momencie, kiedy już zaczynają tam fragi na midzie padać, Snax udaje się tutaj na shorta, Sany również zginął, dlatego może przejąć również shorta jako ten drugi zawodnik, żeby mieć cały czas kontrolę nad tym obszarem, ponieważ long jest całkowicie odpuszczony, tak więc przynajmniej utrzymanie shorta. Tutaj trochę nie fart, ale timingowo i tak zabity przez Snaxa Mir. I teraz zachowanie Snaxa, co jest ważne. On ma możliwość takiego przebiegnięcia na Longa. Dlaczego? Zawodnicy terrorystów nie sfreshowali Longa, raczej nie pikowali go. Wcześniej właściwie nie było żadnego tam dźwięku ani tak dalej, więc na shorcie słychać zazwyczaj, jak z Longa wybiegają, więc też mógłby to usłyszeć. On mógł po prostu sobie przebiec na Longa i udać się w miejscówkę za samochód. W momencie, kiedy już słyszę, że jednak będą się udawali shortem, chowa się za site'em. I tutaj jest bardzo ważne wyczekanie, czas gra dla niego wręcz idealnie, 5 sekund zaplantowania bomby. Wychyla się w tym momencie. Jedynie co, to osoba, która nie plantowała paki, mogła go zabić. Jednak to się nie udało, nie spodziewali się Snaxa za site'em i mamy rundę. Bardzo dobre zachowanie Snaxa w trakcie tej rundy.
Max w tej rundzie podsadza zawodnika, oczywiście Sanego, który odpowiedzialny jest za shorta. Ten właśnie zabija osobę na midzie. Kolejny frag. Snax tutaj nic za bardzo nie robi. Grają odpuszczonego longa i stoi site daleko, mają eko, więc w sumie idealna sytuacja, tak? Na midzie i na shorcie Sany łapie długi dystans, pikuje mida, jest czysto, super. Znaczy właściwie zabija ludzi, jest czysto. Snax stoi w BS-ie i obserwuje longa. Tam akurat z pistoletów raczej by mu szkody nie zrobili. Kolejna runda. I tutaj będzie widać zajęcie longa bardzo mocne. No, spodziewają się tego, że zawodnicy Gambit wbiegną na tego longa, tak? I tak jak widać, trafili, tak? Bo tam akurat zawodnik Dosia akurat chciał przejąć jakoś, przynajmniej jakkolwiek piknąć tego longa. Mając przejętego longa, Snax akurat decyduje się na cofnięcie. Akurat miał supportową rolę, flashował zawodników terrorystów. Teraz no, decyduje się tutaj znaleźć, no, smokuje jakoś mida, żeby po prostu terroryści nie mieli zbyt łatwo, tak? Aktualnie zajmuje tutaj pozycję CT i wyczekuje ewentualnego pusha ze strony terrorystów właśnie na midzie. I tak naprawdę wyczekuje tutaj teraz ze skoku, tak? Od strony shorta ma informację, że zawodnicy są na shorcie. Tutaj tak naprawdę znajduje się Snax i wyczekuje ewentualnego właśnie pusha. Zauważa jednego z zawodników. Wiadomo, że zawodnicy z longa musieli łapać kontakt, a on tak naprawdę jest tylko i wyłącznie do retake'u właśnie od strony rampy CT. Tutaj również zachowanie Snaxa poprawne, nic nie. Nic właściwie nie miał tutaj do roboty, jedynie co to dobijając ostatniego zawodnika. Ale tak jak widać było, zawodnicy z longa musieli łapać kontakt. I dopiero Snax mógł się wychylać tak naprawdę z CT, gdzie został wcześniej właśnie spalony i nie mógł za bardzo wychylić ani pomóc zawodnikom właśnie od longa, którzy no, mieli przejętego longa, więc mogli sobie pozwolić na strzelanie się właśnie z tej pozycji. Zawodnicy teraz Gambit mają eko. Sany wędruje na shorta. Snax daleko long. Dosyć standardowe zachowanie. Odpuszczony całkowicie long. Snax po prostu na sajcie wstrzymuje się z granatami i wyczekuje, co zrobią terroryści. Snax zdobywa informacje, wychylając się na longa. Tutaj nie spodziewa się akurat, że będzie jeden już tak blisko zawodnik. Jednak jak widać, dystans Akacz no, miał przewagę. Tutaj akurat bardzo dobre strzały Adrenę i mamy fragi po stronie terrorystów, ale jak widać Mauspot sobie spokojnie radzi. Mamy zawodnika na szorcie, który spokojnie miał dystans, żeby walczyć z diglami, a sam miał M4 z Kevlarem, więc dalej jest to przewaga po stronie CT. Ten dystans ważny jest w momencie, kiedy grają przeciwko Eko i taki został on zachowany. Tutaj kolejna runda, podsadzony. Miał być podsadzony Oskar oraz Snax. Niestety się to nie udało. Zobaczymy, jak teraz tak naprawdę się zachowają. Snax tutaj jest na tym shorcie. Miał być jakiś push pewnie shorta, jakieś zdobycie większej informacji. No jak na razie Snax nie zdobył informacji. Tak naprawdę jedyne co to masz tutaj shorta pod kontrolą. Teraz głęboki smoke na shorta. Dosyć tak naprawdę zatrzymujący zawodników terrorystów, ponieważ nie mogą oni spokojnie zająć. I teraz zobaczmy, co Snax gra. Chowa się za dwoma smokami. Smoke na Xboxa tak naprawdę tylko mu sprzyjał. I teraz zobaczmy Snax Sphinx, tak zwane. Chowany w smoku, flash wychyla, zabija dwóch zawodników na szorcie. Typowa zagrywka Snaxa. Mija się z jednym zawodników, Hobbitem, który właściwie jest teraz na szorcie. Tego się nie spodziewają gracze Mausports, ale jak widać, niezabity w plecy Sany i Snax zabija swojego czwartego rywala w tej rundzie. Bardzo fajna runda Snaxa w stylu tak naprawdę oldschoolowego Snaxa. Kolejna runda tutaj boostuje Sanego dosyć standardowo i będzie zapewne odpuszczony long, ponieważ nie posiadają oni tak naprawdę może nie, że respa, ale po prostu nie zdecydowali się na zajęcie longa. Akurat zawodnicy terrorystów to wykorzystali. Od razu wybiegają tam longa, mają kontrolę. Snax jeszcze może nie sprawdzili pitu, ale mają po prostu kontrolę już mniej więcej nad longiem. Snax, jak widać, jest tutaj na BS-ie, a Sany zdecydował się już spuszować shorta, więc mamy informację odnośnie, że mid jest czysto, może być ewentualnie tunel,
ale już widzimy bardziej skupienie pod, może nie bardziej, ale mamy już zawodnika Robsa, który jest skupiony właśnie nad longiem. I teraz Snack schowa się za site'em, zabija jednego, czeka na flesza, nie, no tam fleszak już wybuchł, ale to nie był taki, który by blindował zawodników terrorystów. Jednak zabija jeden za jeden, więc nie jest to złe zachowanie Snacksa i w sumie tak naprawdę dosyć mądrze czekał na tutaj pomoc jakąkolwiek kolegów, jednak no dzisiaj go nie doczekał za bardzo tego flesza, żeby mógł pikować dalej. Szkoda, bo taki flesz za pleców z CT po prostu rzucony w taki sposób, gdzieś tutaj mógł być Robs, tak, rzuciłby jakiegoś takiego flesza górą, mógłby zblindować zawodników, którzy by się tutaj znajdowali i po prostu Snacks mógłby tutaj jeszcze jednego chociaż fraga zdobyć, tak? Snacks, kolejna runda, podsadza tym razem właśnie dwóch zawodników. Oskar nie wiadomo dlaczego nie może w ogóle wskoczyć na shorta, ale już to nie jest ważne. Tak jak widać znowu, mamy akurat teraz zajęcie, przynajmniej nie zajęcie, ale wyrzucenie się akurat Mołu na longu. Mamy smoka na crossa, Snacks oczywiście ma odpuszczonego longa, ponieważ gramy agresję na shorcie. To jest dosyć normalne na Daście 2, dosyć standardowa taktyka i jak widać Snacks w momencie, kiedy jest przejmowany short, to on jest odpowiedzialny za longa, tak? Trzymania go na dystans. No i teraz jak widać mamy zajęcie bombside'u B akurat od tunelu. Zabity Robs, który właśnie go holduje i teraz Snacks na retake'u od okna. Check trochę za wcześnie, wydaje mi się, że Mołotow, chociaż może być to spowodowanym pikiem Sanego już od tunelów. I w sumie tutaj bardzo fajny flashek od Snacksa wychodzi. Zabija jednego zawodnika, obija gościa na standardzie i mamy sytuację 2 vs 1. Ponieważ Sany od razu go refraguje właśnie wychodząc z tunelu. Bardzo dobra zagrywka tutaj teamowo, czekając na zawodników pozostałych, którzy właśnie wchodzili od tunelu. I właśnie jedna osoba jeszcze od bramy. Bardzo fajne zagrane retake. Tak, z super flashem mołotowem zapaczki na głębokim podejście na B. I tak naprawdę zrobił wszystko co wzorowo, tak? Wybiegł na od razu widocznie przy retake'u. Jego zadaniem jest po prostu zabić backside. I właśnie to robi, tak? Na ninja się ustawiając, właśnie tam wybiegając od razu, wcelowując się. Kolejna runda, tutaj widać akurat będzie przejmowany long i tutaj z najlepszym respem, oczywiście tym razem Snacks, rzuca mołotowa na longa. To jest dosyć proste, może i do odczytania, bo jeżeli nie mamy mołotowa na longa, wówczas nie mamy zawodników CT tak naprawdę na tym miejscu, tak? Ale tutaj akurat zawodnicy Gabi tego nie odczytują ani razu. Snacks jest blisko smoke'a, akurat wyczekał smoke'a od swojego kolegi, teraz rzucił drugiego i od razu pomaga shortowi, tak? Pomaga na shorcie tutaj bardziej, no może na longu, ale pomaga po prostu zawodnikom z site'a, żeby zabijać gości biegających shortem i tutaj właśnie głównie było wybiegnięcie shortem. Nikogo na razie nie zabił, jednak jak widać pomaga i ostatecznie ostatni frag na hobbicie właśnie należy do niego. Supportujący flash nie wpadł, ale jak widać dobre zachowanie byłoby Snacksa, gdyby ten flash wleciał jeszcze typowo blindując zawodników na shorcie. Na pewno Oskar miałby łatwiejszą sytuację do zdobycia fraga. No tutaj pierwszy resp, Mołotow na wejście długiej, teraz uwaga, teraz flash wleci od Snacksa, kolejny flash. Ale tutaj już nie spodziewał się, że Mir będzie znajdować się w picie. Akurat we dwójkę zajmowali longa, nie wyszło. Kluczowym chyba było to, że Mir po prostu się odwrócił od fleszy i nie spodziewał się, że od razu wbiegnie on do pitu, mając bardzo dobrego respa, przebiegając przez Mołotowa, więc tutaj akurat nie spodziewali się aż takiej agresji, a fajnie akurat to Gabit zagrało, że tak agresywnie podeszli longa i akurat trafili na dwóch zawodników tam, zdobywając sobie przewagę i 5 versus 3. Snacks właściwie bez... Tutaj mógłby troszeczkę inaczej się zachować, mógłby to flashować nie on, a Sany mógłby jemu flashować, tak? I wtedy Snacks byłby cały czas miał wizję lewą stronę smoka. Tego w sumie nie zastosowali, bo jak było widać, smoke lądujący tutaj, Snacks tak naprawdę stojąc tutaj i sobie flashując, no to jest od... Ten angle jest całkowicie niepatrzony, bo akurat Sany znajdował się jeszcze za nim. Kolejna runda, Snacks akurat tylko ze smokiem
I udaje się właśnie na Longa. Tutaj akurat Smoke od strony CT na narożnik, ale też wylądował Smoke od terrorystów na właśnie narożnik długiej. Właściwie przejęta długa, tak? Sunny przebiega, zdobywa informacje, jest czysto, dostaje Smoke'a od Snaxa tutaj na Longa. Oskar jako jedyny tak naprawdę patrzył sobie shorta, tak jak przejęcie długiej, odpuszczenie shorta. Właściwie bardzo prosty schemat Mousesports, albo przejmujemy długą, albo przejmujemy shorta. I to by było w sumie podstawowa taktyka na Dash 2 po stronie antyterrorystów. Mamy podwójny setup AWP, Snax się jak do niej nie dotyka, Chris, Jay właściwie tylko i Oskar na tej mapie siedzą za WP-ką. Mając Longa, blisko ustawionego Sanego przy bramie na House Longu, mogą się zdecydować tutaj na podejście pod shorta, ale akurat tutaj jest decyzja, że może być to wejście pod jakimś midem, w split mid to B albo coś takiego, w szczególności, że Chris Jay zdobywa dwa fragi na tunelu i pewnie tak by się stało, gdyby nie to, że właśnie zdobył te dwa fragi. I mamy tutaj sytuację, gdzie wchodzą oni od shorta, Snax dosyć na rampie, wyczekuje tego smoka, już wie, że są na sajcie, bo słyszy je i wyczekuje tak naprawdę planta. Tutaj szkoda, że żadnego flesza nie było, ale nie było tutaj tak naprawdę po żadnej stronie. Tutaj każdy z zawodników nie posiadał żadnych granatów, tak? Long był całkowicie zczekowany, cały czas był zajęty przez Sanego, dlatego Snax mógł całkowicie się skupić na BS-ie. Niestety zginął, bo po prostu zawodnik był za paczkami. Cały long był czysty, ponieważ mieliśmy ustawionego Sanego, więc Snax spokojnie mógł wychylić. I wychylał się razem tutaj z zawodnikami z shorta, którzy również byli wcelowani w side, więc poświęcił się dla zespołu, ponieważ zawodnicy z shorta mogli go spokojnie trade fragować. Powiedzmy, że albo on, albo właśnie zawodnik z shorta zabiłby zawodnika terrorystów chowającego się za paczka, za... Teraz już mnie paczkami, a poreczkami z piachem, nieważne. W każdym razie tutaj Snax teraz rola supportująca. Sunny z lepszym respem, więc palak ląduje przez niego na Longa. No i Snax tylko wyczekiwał flesza ewentualnie, jeżeli byłby push ze strony Gambit, jednak ci nie wyrzucają się w ogóle na Longu. I decyzja jest taka, żeby od razu cofnąć na shorta. I tutaj Snax dostaje flesza, niestety nie zabija. Ten z flesza no, nie miał szansy zabić tak naprawdę. Sunny jednak trade fragował go, ustawiony w dwójkowo, bardzo mądrze dwójkowo na pozycjach, przez co no po prostu mają możliwość tego ewentualnego refraga, jeżeli się nie uda zabić, a jeżeli nawet, no, to mają double pika. Tutaj mieli akurat 2 versus 2, więc dobre zagranie po stronie Mousesports i Snax no, trochę poświęcił się dla drużyny, powiedzmy. Kolejna runda, Snax znowu ustawiony z flashem na ewentualny pick Longa. Tutaj widać brak flashy, więc Oskar sobie spokojnie zajmuje, chociaż dosyć ryzykownie. To tak naprawdę we dwójkę tylko byli na bombside, a reszta osób skierowanych było na mida i na bombside B. Tutaj akurat Robs razem z Chris J'em na bombside, Sunny przejął mida. Krócąc już teraz tunel B, Snax tak naprawdę tylko i wyłącznie tutaj oczekuje ewentualnego pusha właśnie na midzie. Nie występuje on, więc tak naprawdę runda mija i kolejna runda zwycięska dla Mousesports. Snax tutaj nic nie miał do roboty. Kolejna runda, kolejny raz pick ze strony Oscara Longa bez flesze, ponieważ nie było znowu flesza po stronie Gambit i znowu nic nie wydarzyło się tak naprawdę, żeby wyrzucać się tak samo na tym longu, tak? Mamy pewność Oskara, że on spikuje longa i będzie zabijał przeciwników, więc nie ma tutaj potrzeby, żeby Snax flashował mu. I teraz Snax domodołowuje house longa, dosyć taki, to był agresywny pik ze strony Oskara, po prostu on był pewny, że przez Mołotowa zabije przeciwnika, a przeciwnik będzie myślał, że będzie mógł spokojnie patrzeć też, załóżmy, przez tego Mołotowa, więc to było takie zagranie taktyczne, sprytne pod względem właśnie Oskara, że chce po prostu piknąć przez tego Mołotowa. Teraz odpuszczony jest long przez Oskara i Snax zostaje jako sam, tak? W momencie, kiedy wjeżdżają na bombside B, Snax tylko właściwie już wcześniej miałby rzucać smoka na longa, więc no i tak już musiał go wyrzucić, trochę już zmarnowany, sekundę by poczekał, pewnie by go zachował i wybiega od razu. Trochę dziwne zachowanie Snaxa, nie wyczekał rotacji ze strony Sanego.
Wybiega na bombsite B, tak naprawdę bez żadnych takich właściwie zagrania drużynowego, tak? Bo sfreshował, wybiegł, chciał od razu zająć tam pozycję ninja, tak? Ale według mnie trochę przesadził, bo mieli sytuację 3 vs 2, mogli spokojnie wyczekać troszeczkę, poczekać na Sanego, który rotował od tunelów. I po prostu wjechać na bombsite B w momencie, kiedy właśnie mają kontrolę nad tym, bo mają i Oskara mieli holdującego ewentualnie właśnie door, double doorsy na bombsite B i Snaxa, który właśnie miał patrzone okienko. Zobaczmy po stronie Tero, co Snax zaprezentuje. Tutaj nie widać w ogóle granatów, więc będzie stricte rush B i Snax jako najlepszym respem po prostu wybiega na Hobita, który jest jako jedyny na bombsite B się okazuje w okienku i tutaj będzie dziwny retake po prostu ze strony zawodników Gambit. Mają przewagę. Robs jako jedyny holduje tunele. Snag zajmuje się bramą i po prostu wyczekuje ewentualny push ze strony CT właśnie z tej pozycji. No i tutaj Snag zwalczy, tak, tutaj podwójnych drzwiach. Sytuacja 2 versus 3 niestety... Skillowo tutaj mu nie wyszło, jego strzały nie wpadały w głowy zawodników CT, no i mamy tutaj rundę po stronie CT, tak naprawdę jasna bombsite B, typowy matchmakingowy tutaj, nawet flash nie było, no ale mogli sobie na to pozwolić, 13-2 połówka, więc ogromna przewaga, tak? Mamy teraz podejście pod longa P250 ze strony Snaxa. My mieliśmy zaplantowaną wcześniej pakę, więc pewnie w następnej rundzie będzie to runda full. Flash od Sanego, Oskar pikuje za nim Snax od razu na repik. Ewentualnie, jeżeli by właśnie wystąpiła taka sytuacja, że Oskar zginie, to od razu Snax był na miejscu. Niestety nie dał rady przebiec. Tutaj zawodnicy dwóch od mida celowani na longa i po prostu wyczekują zawodników terrorystów wybiegających. Snax był jednym z nich i po prostu zginął. Szybko zginął od rywali. I teraz mamy rundę full po stronie terrorystów. Nie jest to zbyt duży full buy z ich strony. Jak widzimy, to są tylko dwa smoki, cztery flesze, pięć fleszy. Więc niezbyt mocny zakup. Snax tylko z fleszem. Więc zobaczmy teraz, jak zachowa się ten zawodnik. Sany sprawdza od Terrorespa tak naprawdę. Tutaj mida. Snax flashuje mida i tutaj we trójkę rywali mieli wybiec tego mida. Tak, akurat palak rzucony przez terrorystów, antyterrorystów trochę zniweczył ten plan, bo po prostu złapał tych trzech zawodników i oni się palili wybiegając właśnie mida. Snax następnie zajmuje shorta w momencie, kiedy tam wywołana presja na midzie oraz fragi, a także no tak jakby no przewaga, tak? Już 3-2 wybiera tutaj presję na shorcie. Łapie jednego z zawodników, wie, że jest na bombsite A, ten jednak decyduje się na push. Snax odpuścił tego shorta, tak? No i niestety jest pikowany przez Hobbita. Tutaj Oskar, fantastyczna runda, fantastycznie dwa heady. I tak naprawdę dzięki temu wygrali rundę, jednak Snax dosyć poprawnie, akurat on miał rolę supportującą, tylko ten flash, który miał być rzucony na mida. Zblindował przeciwników, jednak wcześniej palak wyrzucony trochę przeszkodził w łatwiejszym wygranej rundy przez Mousesports. Może nie w łatwiejszym wygraniu rundy, ale zajęciu mida, tak? Kolejna runda, Snax od razu wybiega tutaj bezpośrednio właśnie mida. Nawet nie jest to pikowany mid przez stronę Gambit, więc nawet nie zauważyli, że Snax już jest na shortcie, tak? Dosyć sneaky wejście. A Mousesports ponownie trzema od tunelu zajmują mida. Snax smokuje sobie przejście na shortcie, mołotuje CT, flashuje. I tak naprawdę teraz próbuje wybiec na mida, jest, żeby zgarnąć może tego kałacha. Jednak Dosia wraz tutaj, akurat puszujący na plecy od longa, zabija go w plecy, jednak również na midzie znajdowali się przeciwnicy i nie był w stanie on po prostu przejąć tego kałacha. Trochę takie, wydaje mi się, że niepotrzebne zagranie od Snaxa, żeby tutaj wybiegać na tego mida, mógłby wyczekać na shorcie, no ale taka decyzja. Tutaj mamy rundę, taką właściwie to
Rundę full. Oskar jedynie zachował swoje pieniążki na AWP. Snack z Digielkiem. Więc to w sumie, no to co oni tam będą? W następnej rundzie również będą grać eko. I to jest Snacks po prostu podchodzi pod mida. Próbuje jakieś zdobyć fragi, jednak nic z tego nie wychodzi. Runda eko. Snacks jako jedyny wyczekuje tak naprawdę podejścia. Wcześniej Sany flashował, teraz Snacks. Możliwe, że miał po prostu najwięcej funduszy, bo zachował sobie 1100. Więc miał po prostu możliwość zakupu tych dwóch flashy na longa. I właśnie tak to będzie wyglądać z tej strony. Snacks flashuje jeden, flashuje drugi. Ale Dosia już tutaj na blisko zabija, tak? Wszystkich zawodników terrorystów. No i Snacks zostaje sam. Jednak jak widać, rola supportująca, ale bardziej ona była spowodowana tym, że po prostu miał najwięcej funduszy. Tak? Snacks ustawiony właśnie tutaj na flasha blindującego long. Dwa flasze, Sany wybiega. Znowu support rola ze strony Snacksa. No, myślę, że to jest spowodowane akurat respem, bo po prostu zawodnicy tutaj Sany miał o wiele lepszego respa. I mamy dwa kile od Sanego. Snacks akurat był przygotowany tutaj na refraga ewentualnego na longu. Bardzo fajnie zagrana. Zagrana sytuacja. Tutaj odcięcie Mira. Robs jeszcze zabija zawodnika puszczającego z TTF. Znamy pozycję jednego zawodnika na samochodzie. No i tak naprawdę Snacks wyczekiwał tutaj ewentualnego puszu ze strony Smoke'a, a dwóch zawodników terrorystów wybiegało właśnie lewą stronę Smoke'a, walcząc double pickiem na właśnie na pozycję Kara. Więc tutaj Snacks typowo supportująca rola ponownie. Ale wywiązał się z niej znakomicie. Kolejna runda Snacks, akurat biega raz z dwoma innymi zawodnikami na mida. Szybkie zajęcie mida. Widać tutaj Smoke od strony CT, po prostu możliwość przejścia, żeby Oskar, który mógłby na przykład patrzeć pozycję z Respatero na mida. Tutaj Snacks, jako że Dosia lubi sobie spuszować longa, po prostu łapie go na tej rotacji. I udaje się na shorta, tutaj akurat łapie Mou, który przemieszczał się akurat z CT. Jednak jak widać, no Mou sobie poradził ze Snacksem, przewaga snajperki, jeden strzał i mamy frag. Więc Snacks no niestety tutaj nie miał już zbytnio większych szans, 1 versus 3. Zobaczmy jak w następnej rundzie full się zaprezentuje. Snacks jest tutaj pierwszym akurat z respem, więc on wybiega jako pierwszy, tak? Łapie akurat zawodnika Mou, czyli snajpera drużyny Gambit. I od razu wybiega, flashuje sobie przez Smoke'a, wybiega lewą stronę. Fantastyczne dwa fragi, już trzy fragi na koncie Snacksa w tej rundzie. Smoke'uje respa CT. I teraz to on, jako że ma bardzo małą liczbę HP, ma 9 HP na koncie, udaje się na plecy i on miał za zadanie tak naprawdę obserwować plecy, czy ewentualny push mida wystąpił. Bardzo fajne zagranie ze strony Mousesports. Był to call na pewno jakiś z, nie wiem, Chris J'a jako prowadzącego Mousesports. Możliwe. Ale bardzo fajne właśnie zachowanie, że Snacks, zdobywając nawet trzy entry fragi, tak? Zdobywając jedną osobę na narożniku tutaj, dwóch zawodników tutaj, zabijając właśnie te trzy fragi po stronie Snacksa, mając tylko 9 punktów życia, smokując jeszcze longa, dostał kola, żeby właśnie on zajął się plecami, tak? On ustawiając się, nie wiem, czy tu, czy gdzieś tu, nie wiem, jakby to już dalej by zachowywał się, jaką decyzję by podjął. Myślę, że nawet pozycja właśnie w tej lewej stronie narożnika byłaby dobra. Po prostu holdował plecy drużynie Mousesports, którzy właśnie wchodzili na bombsite a longiem. Tak właściwie Snacks, jak widać, dosyć supportowa rola w zespole Mousesports, jednak możliwe, że to się zmieni, bo tak jak wspomniałem, 8 godzin treningu to jednak troszeczkę za mało. Dzięki za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Dawno nie było takiej analizy, ale myślę, że może częściej coś takiego będzie występować, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dzięki za obejrzenie jeszcze raz, polecam subskrypcję kanału oraz polubienia właśnie mojego fanpage'a, gdzie na bieżąco możecie się dowiedzieć odnośnie filmów, które właściwie tutaj tworzę, próbuję tworzyć. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia, cześć!